Witam serdecznie na kanale IWI Tarot, osoby spod znaku strzelca. Cześć kochani, IWI się kłania. To czytanko jest dla Was na pracę w miesiącu maju 2022 roku. Kochani moi, ja jestem po prostu w ciężkim szoku, jak tutaj znowu diabeł wyszedł u Was. Tak samo jak w czytaniu na miłość. Czy to nie czasem ta sama osoba? Może znacie ją w pracy? No dobra, ale tak patrząc właśnie na to, to jest, może to być ktoś, kto z Tobą współpracuje. Ty jesteś jako cesarz. Cesarz to jest ktoś, kto jest kierownikiem, kto rządzi jakąś firmą, tak? Cesarz włada, on podejmuje decyzje. Cokolwiek nie robisz, to możesz być ty, chociaż możesz być też w tym diable. Cesarz to jest ktoś właśnie, kto po prostu podejmuje decyzje. No i cóż, jeżeli Ty jesteś taką osobą, może współpracujesz z kimś, kto Cię oszukuje, kto wyprowadza z firmy kasę, do którego nie powinieneś mieć zaufania, gdzie... A może Ty sam... może ktoś inny, po prostu nie ta sama osoba, bo to są ogólne czytania, więc... Tutaj ten cesarz może być świadomy, że robi czarne interesy, brudne interesy, gdzie zarabia kosztem innych ludzi. Więc nie wiem, w jakiej Ty pozycji stoisz. Właśnie taką sytuację tu widzę. No, jako energia u Was to rydwan. Tu rydwan mówi o... o dużych zmianach, szybkie. To są podróże, jakieś pomyślne realizacje celów tutaj, nie wiem, cokolwiek to u Ciebie znaczy. Zdobywanie tego, czego zapragniesz. Idzie to szybko. W każdym razie tu jest ruch. Tutaj być może będziesz musiał podejmować bardzo szybkie decyzje w tym maju. I być może z tym diabłem. Ale zobaczymy, o co tu konkretnie chodzi. Cesarzu. Cesarzu. Cesarzowa. Przełożymy karty. Dobra, i dlaczego ten cesarz na maj u Was przyszedł na pracę? Strzelce. Zobaczcie, tutaj jest... O kurczę. Wręcz powiela się historia, no ale dobra. Zobaczcie. Tutaj... może być tak, że to jest firma rodzinna. Tutaj mężczyzna jest decyzyjny, tak? Jednak coś tutaj się dzieje bardzo złego. Kłótnie. Nie wiem, naprawdę to jest nerwowa sytuacja. Tutaj musisz wybrać pomiędzy jakimiś dwoma sytuacjami. Zostać, odejść... Zobacz, tutaj jest wręcz... Sytuacje nie będą szły po Twojej myśli. Tu jest zranienie. Tutaj być może ktoś kogoś oszukał. W zasadzie... Ktoś broni się przed diabłem. Wiecie co? To naprawdę jest podobne czytanie do tego na miłość. No dobra, no chodzi tutaj, że ktoś tu się broni przed kimś z przeszłości. Jakieś interesy z kimś z przeszłości robicie i tutaj chyba doszliście do wniosku, że nie warto, że zostaliście oszukani. A diabeł nic sobie z tego nie robi. Zobaczcie, to jest czas decyzji u was. To jest czas, gdzie takie przebudzenie, słuchajcie, czas decyzyjny. Zobaczcie, musicie zadecydować, czy zostać w tej relacji z tym diabłem, czy odciąć się od niego w ogóle. I to, co wydarzy się w tym maju, będzie miało wpływ na wasze jakby życie, no, na kilka miesięcy, lat. Naprawdę, tu widzę przebudzenie. Ktoś tu się będzie bronił, tutaj są nerwowe sytuacje, ktoś czegoś się dowie i bardzo szybko sytuacje pójdą naprzód. Nie mam pojęcia, w jakich sytuacji jesteś, bo jeżeli masz firmę rodzinną, dajmy na to, tutaj przez tego diabła może się wszystko rozwalić kompletnie i te nerwy i normalnie to jest wojna o stołek, wojna o stanowisko, wojna o... Ktoś kopie dołki pod kimś, oszukuje i tutaj może coś się wylało. Nie mam pojęcia. Tu chodzi o kobietę i mężczyznę, więc nie wiem, kim jesteś. Czy także, słuchajcie, przypiszcie do siebie, jeżeli nie, to zostawcie to czytanie, naprawdę. Ponieważ jest ogólne, tak? A tutaj, jaka jest rada? Kieruj się intuicją. Naprawdę myślę, że to twoje decyzje będą dobre, jeżeli wejdziesz w siebie, wsłuchasz się w swój głos wewnętrzny. Dosłownie. No dobra, a co tutaj, aniołki? Wybierz nowy kierunek. Proszę. Wybierz nowy kierunek. Nadeszła pora, byś wybrał nowy kierunek swojego życia. Okoliczności, w jakich przyszło ci dotychczas egzystować, mogą nie gwarantować ci spełnienia, a twoje serce może być pełne niezadowolenia. Ty już wiesz, że ten świat ma tobie do zaoferowania coś więcej, a najlepszą decyzją jest teraz podążanie za przewodnictwem twoich aniołów. Podejmij świadomą decyzję, by zostać osobą, jaką jest ci pisać być. Stwórz własny plan działania, dzięki któremu przybliż się do boskiego celu twojego życia. Natychmiast zacznij stawiać kroki w kierunku szczęśliwej przyszłości. Widać tutaj, no... Widać, że jesteś nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy w związku, nieszczęśliwy w pracy. Tu aż karty wołają, byś zmienił to wszystko, bo i zaczął od nowa. Tak, ten sąd ostateczny właśnie też o tym mówi. A jaka afirmacja do ciebie przyjdzie na pracę z Strzelcu na maj 2022 roku w pracy? Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Spokój. Spokój cię tylko uratuje. Proszę, taka karta przyszła do ciebie na koniec tego czytania. Mam nadzieję, że ci się podobało. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. I zapraszam do kontaktu na e-mail. A tymczasem życzę wam mimo wszystko, mimo tego czytania, szczęścia i trafnych decyzji na przyszłość. Trzymajcie się do następnego razu. Pa!